Dopalacze to problem, który dotyka większości miast w Polsce. W Sieradzu walkę m.in. z tymi niebezpiecznymi używkami podjęła policja przy współpracy Urzędu Miasta Sieradza. Jeśli chodzi o cele tego programu, to ciągle jest ten sam komunikat, który już wysyłaliśmy wcześniej w innych programach. To są po prostu używki w szerokim tego słowa znaczeniu, a tak naprawdę to dopalacze, które w ostatnim okresie są bardzo jakby to nagłośnione, a jednocześnie niebezpieczne, zwłaszcza dla młodzieży. Przede wszystkim upowszechniać wśród młodych ludzi, szczególnie gimnazjalnych, bo pewnie to najbardziej zagrożona grupa, chociaż no niekoniecznie, ale przede wszystkim upowszechniać wśród tych młodych ludzi świadomość o złych skutkach, przede wszystkim dopalaczy, ale nie tylko, wszelkich uzależnień, no i podpowiadać im różne sposoby na to, jak zagospodarować czas wolny w sposób taki mądry i przemyślany. Kampania profilaktyczna Nie daj się nabrać, skierowana do młodzieży drugich klas sieradzkich gimnazjów, zakładała przeprowadzenie pogadanek z policją i psychologiem dla uczniów i rodziców, a także konkursy. Nie przypadkiem jest to młodzież gimnazjalna, to młodzież w takim bardzo trudnym dla siebie okresie, bo to jest czas, kiedy podejmują oni własne decyzje życiowe, które w przyszłości zadecydują o całej historii ich życia. Tak? Poza tym jest to moment, w którym osobom buduje się osobowość, one stają się już dorosłe, a jednocześnie mają jednak taką tendencję do eksperymentowania, co może powodować ryzykowne zachowania dla zdrowia ludzkiego. W Teatrze Miejskim podsumowano kilkumiesięczny program. Przedstawicielka sieradzkiego oddziału sanepidu Anna Janas opowiedziała o działalności placówki w walce z dopalaczami. Obecnie w naszym mieście wszystkie sklepy z tak zwanymi upominkami zostały zlikwidowane. Od miesiąca grudnia Sieradz jest wolny od punktu sprzedaży takiego detalicznego. Cieszę się bardzo, że upór i zaangażowanie sanepidu, ale również i policjantów przyniósł właściwy efekt. Wszystkiego się nie zlikwiduje, nie uchronimy się przed zagrożeniami, ale dzisiaj młodzieży chcieliśmy pokazać, szczególnie gimnazjalnej w drugiej klasie, że nie warto sięgać po takie środki, że jest alternatywa, że można żyć inaczej, niekoniecznie ogłupionym środkami chemicznymi. W trakcie konferencji wręczono nagrody zwycięzcom dwóch konkursów. W pierwszym, pod tytułem Moja pasja, nagrodzono reprezentantów każdego z gimnazjum. Z gimnazjum numer 1 była to Aleksandra Czyż za prezentację pod tytułem Jeździectwo. Z gimnazjum numer 2 zespół Głos Trójki ze scenką Graj tak długo jak żyjesz. Z gimnazjum numer 3 Tomasz Mytkowski za koncert na klarnecie. W konkursie plastycznym pierwsze miejsce zdobyła Julia Wojtysiak, drugie Klaudia Gabrysiak i Zuzanna Jachimowska, a trzecie Marika Ciołek i Karolina Kucka. Wszystkie laureatki są uczennicami gimnazjum nr 1. Na zakończenie przed gośćmi i młodzieżą wystąpiła sieradzka grupa PAD, która pod kierownictwem instruktorki Anny Kłanieckiej zaprezentowała widowisko zatytułowane Rekwiem dla Mai. Jest to spektakl z wykorzystaniem teatru ruchu. Dla mnie zawsze ogromną rolę gra muzyka, dużo muzyki słucham. I od dawna, odkąd usłyszałam w ogóle muzykę do Rekwiem dla snu, wiedziałam, że kiedyś coś z tym zrobię, tylko czekałam 8 lat na taką chwilę jak dzisiaj, żeby to wykorzystać, ponieważ zawsze jakby myślę o tym, z kim pracuję. I w tym momencie taka młodzież do nas przyszła, bardzo zróżnicowana, z bardzo wielu szkół. Wiemy, że ten program obejmował nie tylko grupę patowską, ale też gimnazja sieradzkie. Każdy z nich przyniósł coś swojego, swój bagaż doświadczeń, przemyśleń, swoją osobowość i dopiero na bazie tego wszystkiego można było zacząć budować taką historię, która będzie uniwersalna dla każdego i każdy będzie potrafił się w niej odnaleźć. Bardzo długo pracowaliśmy nad tym spektaklem. Młodzież bardzo się starała i widziałam, jak stopniowo jak gdyby też zaczynają rozumieć, o co tak naprawdę w tym spektaklu chodzi. Wiele propozycji, ich propozycji weszło do spektaklu i tak naprawdę to jest nasza wspólna praca. To nie jest tak, że ktoś sobie wymyśla, a ktoś inny robi, bo to jest nasza wspólna praca zespołowa, tak to traktuję. I bardzo jestem wdzięczna młodzieży, że chciała ze mną pracować przez ten czas. No ja jestem stworkiem, dobrym stworkiem, który właśnie ratuje tą Maję z niebezpieczeństwa. No. A jestem dobrym wyżką naszej bohaterki. Ma to głębszy przekaz. Na pierwszy rzut oka może to się wydawać zwykłą bajką, ale to ma taki właśnie głębszy przekaz i widać, że jest tam, to jest o złych skutkach działania narkotyków i dopalaczy.
Przejmujący spektakl został doceniony i nagrodzony przez publiczność owacją na stojąco. Na oglądających zrobił ogromne wrażenie. To jest pełen profesjonalizm. Scenografia, scenariusz, wykonanie przez młodych ludzi. Naprawdę, myślę, że nie jeden aktor mógłby wiele się nauczyć z gry, którą dzisiaj zaprezentowano nam. Naprawdę, czapki z głów, chylę czoła przed determinacją młodych ludzi. I to jest może właśnie to rozwiązanie. To jest zaangażowanie i zagospodarowanie wolnego czasu. Niekoniecznie używki, niekoniecznie chemia. Warto by było czasami pomyśleć o tym, że można realizować swoje pasje w inny sposób, nie przez chemię.